Witam w pierwszym z moich krótkich tutoriali do gry Armored Brigade. Armored Brigade jest realistyczną grą strategiczną czasu rzeczywistego w skali taktycznej, przedstawiającą wybrane starcia z okresu zimnej wojny. W pierwszej części chciałbym zająć się dowodzeniem, ponieważ dowodzenie w tej grze jest dość ciekawie rozwiązane i różni się od tego, co występuje w niektórych grach tego typu. A więc tak. Dowodzenie w tej grze odbywa się na skali kompanii. Każda kompania, która występuje w grze, posiada swój sztab. Przykładowo w tym scenariuszu mamy tutaj dwie kompanie zmechanizowane, każda posiada swój sztab. Mamy także kompanię czołgów, ona także posiada swój sztab. Sztaby oznaczone są na planszy symbolem HQ. I kiedy zaznaczymy sztab, to widzimy jego zasięg. Zasięg sztabu jest dość ważny, wpływa na kilka czynników, przede wszystkim na szybkość, z jaką jednostka otrzymuje rozkazy oraz na jej morale. Sztab symbolizuje to, w jaki sposób rozkazy przekazywane są z kwatery głównej na pole bitwy, a następnie do wybranych jednostek. Można sobie to wyobrazić w ten sposób, że my jako gracz siedzimy gdzieś tam sobie daleko w sztabie, patrzymy na mapę, wskazujemy cel dla danego zgrupowania, następnie przekazujemy do sztabu danego zgrupowania informacje. Ten sztab zgrupowania z kolei przesyła już rozkaz bezpośrednio do swoich jednostek i one go wykonują. I tu pojawia się drugi istotny element, który czyni tę grę dość wyjątkową, mianowicie opóźnienie wykonania rozkazu. Każdy oddział i sztab ma swój wskaźnik kontaktu. Jest on oznaczony tutaj jako HQ Contact. W przypadku sztabu jest to kontakt z kwaterą główną, w przypadku jednostek jest to kontakt ze sztabem. I teraz, kiedy jednostka otrzymuje rozkaz od nas, to wtedy musi minąć określony czas. To nie jest tak, jak w wielu grach RTS, gdzie wydajemy jednostce rozkaz i gdziekolwiek by ona nie była, cokolwiek się nie stało, ona natychmiast rusza robić to, co jej kazaliśmy. Nie. Tutaj musi upłynąć określona ilość czasu, zanim rozkaz przejdzie cały ciąg dowodzenia, a jednostka go otrzyma. Ważnym elementem jest to, jak daleko jednostka jest od swojego sztabu i czy jest w jego zasięgu. Jeżeli jest w jego zasięgu, to rozkaz ten otrzyma w miarę szybko. Jeżeli jest poza jego zasięgiem, to rozkaz ten otrzyma odpowiednio później. Jednostki, którym wydajemy rozkazy, możemy podzielić na dwa rodzaje. Są to pojedyncze pojazdy lub sekcje piechoty albo drużyny, natomiast mogą to być też całe zgrupowania. Tutaj mamy na przykład cały pluton czołgów T-72, który oznaczamy w ten sposób, że klikamy na flagę z natowskim symbolem tego oddziału. Jeżeli zaznaczymy cały pluton i wydamy mu rozkaz, to rozkaz ten zostanie zrealizowany szybciej. Jeżeli będziemy wydawać rozkazy pojedynczym pojazdom, to rozkazy te dotrą do nich wolniej. Dlatego tak ważne jest, aby jednostki operowały swoim plutonami, a nie abyśmy wydawali rozkazy pojedynczym pojazdom. Jest to oczywiście możliwe i czasami bardzo przydatne, ale sprawia, że sytuacja toczy się wolniej. To jest dość realistyczne i powiedziałbym, całkiem nieźle oddaje różnicę na polu bitwy, kiedy to inteligentny dowódca wie, że nie może za bardzo ingerować w samodzielność swoich oddziałów, a dowódca, która nie ma zaufania do swoich podkomendnych, będzie starał się wydawać rozkazy każdemu pojedynczemu plutonowi czy nawet pojazdowi, co rzadko kiedy kończy się dobrze. Jak powiedziałem, ważnym elementem jest poziom kontaktu. HQ Contact oddaje to, jak szybko dana jednostka będzie w stanie zrozumieć, odebrać i wykonać nasz rozkaz. Ten HQ Contact zmniejsza się w miarę upływu czasu, w miarę jak jednostka porusza się, w miarę jak wykonuje akcje, w miarę jak na przykład jej zgrupowanie ponosi straty. Wszystko to wpływa na stopień kontaktu, dlatego ważne jest, aby nasze sztaby stopniowo posuwały się do przodu, a nie zostawały z tyłu i doprowadziły do tego, że jednostki stracą z nimi kontakt. Aby wydać rozkaz całej formacji, musimy mieć ją zaznaczoną i klikamy drugim najczęściej przyciskiem myszy, wybieramy rozkaz i teraz nasza formacja go
otrzyma. I wykonają go wtedy wszystkie pojazdy tejże, czy jednostki tejże formacji. Jeżeli chcielibyśmy natomiast, aby rozkaz wykonał pojedynczy pojazd, to jak najbardziej też możemy to zrobić. Tyle, że czas, jaki upłynie do wykonania, może zostać zredukowany. To jest początek gry. Na samym początku ten problem jeszcze nie istnieje, ale w miarę jak czas gry mija, to może dojść do tego, że nasze rozkazy będą docierać z odpowiednim opóźnieniem. Przyspieszmy trochę, żeby osiągnęły cele szybciej. Ok. I teraz tak. Ten czołg, zauważcie, jego HQ kontakt spadł już do 68%. Wynika to nie tylko z odległości, w jakiej jest od sztabu, ale także z tego, że znajduje się pod ogniem, prowadzi ostrzał i wszystko to sprawia, że jego zdolność do analizowania i przekazywania rozkazów jest wolniejsza. W przypadku na przykład tych czołgów sytuacja jest podobna, ale ten, za to, że jest dalej od wroga i nie wszedł jeszcze bezpośredni kontakt z wrogiem, jest w lepszym stanie, natomiast ten jest w gorszym. I teraz moglibyśmy wydać rozkazy całej formacji albo pojedynczym pojazdom. Powiedzmy, że chciałbym teraz wydać temu rozkaz, aby odskoczył. Potrzebował będzie do tego minuty 17. Natomiast gdybym chciał wydać rozkaz tej formacji, aby odskoczyła, to będzie potrzebny to czas na przekazanie rozkazu będzie zajmował 0,42 sekundy. A zatem myślę, dobrze widać różnicę, jaka jest w dowodzeniu formacjami, a w przypadku dowodzenia poszczególnymi pojazdami. Warto zauważyć, że są dwa typy jednostek, na które nie oddziaływuje delay, czyli to opóźnienie. Pierwsze to są nasze sztaby. One zawsze wykonują rozkaz natychmiast po tym, jak otrzymują, a drugi to są tak zwane jednostki gracza. W niektórych scenariuszach może się pojawić tak zwany player's unit. Jest to jednostka, konkretny czołg, pojazd na planszy, który symbolizuje nas, gracza, fizycznie. Taka jednostka jest o tyle dobra, że wykonuje zawsze swoje rozkazy szybciej, jest lepsza w przekazywaniu namiarów artyleryjskich, ale jeżeli zostanie zniszczona, to wtedy gra automatycznie kończy się naszą porażką. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dowodzenie w grze Armored Brigade.